Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Fragment homilii wygłoszonej w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku. Drugie przykazanie Boże powiada: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego na daremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, mówi do nas Chrystus Pan, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego życia. O takim domu mówi Chrystus: spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Jednakże skała to nie tylko Słowo Boże, nie tylko dekalog czy kazanie na górze, przykazania czy błogosławieństwa. Skała to nade wszystko Chrystus sam. Tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie sprawiedliwym, jest Chrystus sam. Człowiek buduje dom swego życia ziemskiego na nim. Buduje na odkupieniu, które jest w Chrystusie. Buduje na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną krwią. Śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią. Buduje więc człowiek ów dom Królestwa Niebieskiego w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę.